Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. Hej, hej. 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 Ten styczniowy przedpołudnie w ogrodzie. Właściwie nie mam tu już nic do roboty. Wszystko mam w głowie, wszystko bym chciała, później jest taki chaos, jedno na drugim. Tak, czy na pewno fasolka karłowa, to wspomniałam, to lubię też fasolkę szparagową bardzo. Może szpinak, bardzo też lubię. Proszek, zajrzymy, czy nie ma tego strąkowca, tego robaczka, czy tam który nic nie przeżył, czy wszystko wygląda ok. No i tak patrzę, nic nie wychodzi dalej. W sumie to nie spodziewam się po tych mrozach. Tutaj szukam jak zwykle krokusów, ale nie widzę. No i wiosna w pełni. Tu te tawułki ze śmietnika. O i proszę, jakie piękne. No piękne. No a tutaj mam tulipany liliokształtne. Taka odmiana. One tak pięknie pachną. Tak niesamowicie. Cytrynowo. No wspaniale. Nie wiem, co oni im zrobili genetycznie, że one tak pięknie pachną. Nowy eksperyment. Jak zaadaptować część trawnika pod ogród za pomocą ziemniaków. Można ślimaki. Temat topowy teraz. Obecność ślimaków. Niestety. Chciałam dzisiaj pokazać moją konstrukcję, którą przygotowuję pod tą gildię Trzy Siostry. I powiedzcie, co myślicie na ten temat. No i dajcie znać, podzielcie się, co myślicie. Konwalie majowe. Jest maj. Kilka dni, dobrych dni przed zimną Zośką, przed 15 maja, ale jest tak ciepło i nie zapowiada się, żeby było mroźno. Dzisiaj chcę opowiedzieć trochę o tej rabacie z metalu, podwyższonej grządce, wzniesionej grządce, którą testuję w tym roku. Pierwszy raz z metalu, właśnie takiego materiału. Poza tym to generalnie całkiem dobrze to wygląda. I są pierwsze kwiaty cukinii. Zuboda to jest. Miałam zapisane, co to jest. Gdzieś. Tu. To jest Nefertiti. To nie żadna reklama. Ja po prostu nie miałam własnych nasion i musiałam kupić. Tu był jeszcze wczoraj słonecznik wielkości prawie tego palika, który został totalnie wciągnięty do dziury. Ziemniaki są przetrzebione i tak się zastanawiam się, czy będę jeszcze ziemniaki uprawiać. Mega wielkie papierówki w tym roku. To moja gildia nowatorska. Trzy siostry i brat. Teraz jest słońce, jest gorąco i par. Ale jest pięknie, jest po prostu taka letnia pogoda, super. No, tu oczywiście jakby nic się nowego nie dzieje, ale tak wiele się dzieje. No i co? No i nic. Mnie odwiedził.
Hej! No tędy już nie przejdę. Dynie opanowały. Trzeba podlać co nieco, jestem trochę zaspana. Nie ma już deszczówki niestety. Patrzcie ile osno. O, stonka, cholera. Doczekaliśmy się wreszcie burzy we Wrocławiu, ale krajobraz wygląda jak po bitwie. Oj, oj, oj. Lód tu wszędzie leży. Słuchajcie, albo przestało wiać, albo tutaj nie wieje. No i tak wygląda ogród teraz. Piękny dzień słoneczny. Powinnam troszkę jednak więcej ściółkować. Którąś noc musiało przymrozić. No, to przymrozek był, musiał być niepokojący. No i się trzeba zwijać powoli. Dojechało do mnie właśnie 30 kostek siana. I są tu. Ha! Jeszcze korzystam z tych dyni i z okazji, że jednak pobiegam trochę na boso. Nie jest tak zimno. Trochę pobiegać można, czy tam połazić sobie. Poczułam taki zapach zimy trochę. Nie wiem, czy też to czujecie. Coś takiego jak zapach zimy. No powiem, no ciekawa sprawa. Ziemia jest. Nie, że nie ma. Hej. No i co? Gdzie ty jesteś? I właśnie jest końcówka października, więc lecę sadzić, kontynuować. Widzicie, że już się ogrodziłam pięknie. Chyba ostatni, jeden z ostatnich kontaktów z ziemią. Deszczowo. Jesiennie i deszcz pada. Siąpi raczej niż pada. Niech pada, niech pada. Niech pada cokolwiek, czy to śnieg, czy to deszcz. To tym, dlaczego nie grabię liści i dlaczego, jakie są z tego korzyści. Nie dlaczego... Liści nie grabię. Uważam, że to jest dobre. I tak wygląda ogród w czasie plus 10 w grudniu. Ale może dacie znać, jak u was, jak ta zima tam wygląda. Może ktoś ma śnieg, niech się pochwali. No i tyle. Tyle ode mnie.